Zgadza się. Wsadzić rękę, dlatego są te takie filmiki, że ludzie mają, są cali oblepieni pszczołami. Tak. Na przykład mój sąsiad miał pszczoły. Tak. I one co jakiś czas, przez to, że tam jej nie ma, to one wszystkie wylatują. One nie są groźne, ale już taką, to było dosłownie wiesz, na mojej ulicy, że tam oni biegali z tymi psikaczami i miałeś taką czarną ulicę po prostu od pszczół, nie? O, Jezus! Z dzieciństwa to pamiętam. Jo, ale ile było zapylonych tam wtedy. Na pewno. Słuchaj, aż nie powinieneś tu stać. No zawsze, on jest straszna gwiazda, lubi się w tym wjebać. W tym swoim obitym odbytem tam. Mimo jest jeszcze właśnie z tych takich psów, które raczej nie kryją swojego odbytu, bo są takie, że... Krygują odbyty? To są takie, że ogon mają raczej niżej, on dumnie. No, są takie, ale są też takie zawieszki, nie? Tak, wkładasz... Serio? Nie, on zawieszki? Nie bardzo, no na czym zawieszasz? Na ogonie? Tak, jak na klamce do hotelu. A, super. Proszę nie przeszkadzać, dokładnie. A jak ma obcięty ogon, to zamiast zawieszki jest taki bolec, że się wkłada. Tak, to widziałem akurat, że się wkłada w kształcie kwiata do dupy bezpośrednio i co nie jest miłe, ale z drugiej strony może koliber przyleci i zacznie tam pobierać trochę z tego kwiata, wiesz jak jest. Tego kwiata pół świata, jak to ma. Jo, ale to musi być dziwne dla psa, jak nagle mu ptaszek zaczyna w dupie, wiesz. Jo, nie, w ogóle to nie było moją intencją, przepraszam, że cię molestuje, ptak. Ale to jest dziwne, ale ten moment, kiedy siedzi sobie i tak ktoś plopujesz? Mu w dupę wsadza plaga analnego, żeby schować jego odbyt, jest okej? Okay? No, to jest publiczne, nie. Znaczy prywatne, to jest, co robisz prywatnie z psem, jest dozwolone. Nie, to też jest bardzo dziwne, jak psu musisz. No ale to, słuchaj, no, psy to jest część natury, która w ogóle dziwne, że my, kurwa, takie traktujemy, wiesz, tak jakoś, że mają, że on ma spełniać ludzkie standardy urody, no, że ma mieć dupę, wiesz, w kształcie kwiatka. No, kto komu to, kurwa, daj spokój. Bo nie wiem, co dzieciom wytłumaczy, pies ma dupę, to mu powiedz i tyle. A jakby ci, wiesz... Nie, no psy są źle traktowane, jak na to, ile one musiały przecierpieć, naprawdę. No ale jest coś takiego, że jednak dupa to jest taka rzecz, o której się nie mówi, nie? Tak, niewymowne. Jeszcze się, wiesz, jeszcze ten w ogóle cały... Ty w ogóle, nie? Tak. Ale, znaczy nie mówią, ale myślą często i wąchają się. Tak. Tylko po prostu to jest taka zmowa milczenia między nimi, że wszyscy to robią, nikt o tym nie mówi, nie? Racja, bo to jest ich sposób po przywitania, nie? Dość często. Znaczy, komunikacji w ogóle, nie? A? One chyba też poznają po tym... Niebezpieczeństwo. Nastawienie. Jo. Skaliguję sobie do ciebie dupę. I tak. Jo, ale straszne, jakbyś, wiesz, na przykład byś psem, nie? Takim małym jakimś, podchodzi do innego psa i wąchnę co tam nowego, nie? I wyłącz. I ta wiadomość, to jest gwałciciel, tak fuck! I on się tak odwraca, ten już jest z przodu i tak za późno, teraz. Taki psi Twitter, nie? To zostawił wiadomość, jakoś, odczytaj teraz. Jo, ale to jest pomysł na biznes. Psie reklamy zapachowe. Oligopoliczne, kurwa, nie pamiętam, jak to było. Nie, że jakby wymyślić jakiś feromon, który sprawia, że psy chcą konkretne czapi, nie? I spryskiwać odbyty psów, wypuścić na miasto. I potem wszystkie psy rzucają jak dzikie na czapi, nie? No i nie wiedzą, o co chodzi. I no i zawsze nikt nie zgłosi do Urzędu Ochrony Konkumencji i Konkumenta. Chyba, jakiś dobry konkumencji. Pies się znajdzie. No. Śledczy. Pies, a jak w tym, kurwa, Space Bat, jak on się nazywał? Ten Airbat, co miał grać w koszykówkę, ale potem stwierdził, że złamał nogę i wykorzystał te lata w koledżu do zdobycia tego tytułu prawniczego i pozwał, kurwa, tę firmę, co tak stosowała. No nie, jakby strasznie przeskoczyłem do przodu. Chodzi o to, że, wiesz, załóżmy, że jest sytuacja, w której psy są celem bezpodstawnego marketingu i nie mają jak się wypowiedzieć. I kto by ich bronił? Człowiek ich bronił? Co, pan Kleks? Ale... Doktor Dolittle. Eddie Murphy. No. Nie, niedawno chyba go grał Robodowni. Który też jest oznaczeniem na coś innego, ale nie będę generalnie mówił. Teraz idź. No i wiesz, ten pies, te psy musiałyby myśleć. Dostaniemy czerwonego dolara. Ewidentnie za Brupala. Nudity. Ewidentnie chciał puścić link sponsorowany odbytem do numery. Jo, ale to jakby fajnie, jakby nam oznaczyli za psie porno. No bo to zostało zgłoszone prawa autorskie. Ktoś to nawet... Rozpoznała, że to jest... Rozpoznała w tym odbycie twarz tego, Dawida Podsiadłych. Jego podcastu. Jo, to...
Ale nie, no tylko mówię, że wiesz, że te psy ochrony prawnej nie mają w tym momencie i jedynym kandydatem do, jeżeli bym miał powiedzieć, najbliżej pies, który jest w stanie zdobyć jakiekolwiek wykształcenie prawnicze, to jest ten pies Erbat, który był w filmie Erbat, którym gra w koszykówkę. Nie ma w przepisach, że pies Erbat nie może grać w koszykówkę. I on dostał przecież on był w szkole średniej, potem poszedł pewnie do koledżu, bo jest dość dobry i no ale wiecie, no ile pies? Przecież wiadomo, że on nie będzie w NBA, ani nawet nie będzie w NWCA. Był w NBA. Był pies NBA. Wyobraź sobie, że w NBA też nie ma przepisu, który zabrania grać psom. Ale on miał żałosne statystyki, to ktoś pamięta, że podliczał w tym filmie, że on, wiesz, w ogóle nie było większego powodu, żeby ten pies z nimi grał. On był bardzo słaby, zerowy w obronie. Ale on chyba się pojawia, ja nie widziałem tego filmu, ale wyobrażam sobie, że on się pojawia w jakby krytycznym momencie meczu, kiedy już nie ma kogo wziąć z ławki. Nie, on gra w pierwszej piątce. Jak w pierwszej piątce? Tak. Ludzie siedzą na ławce. Tak. A ten... Ty znasz ten film? Ja skupiłem się przed chwilą na psie i zgubiłem się totalnie, gdzie rozmawiamy jestem, o tym filmie, w którym pies gra pies. W baseball. Inny pies. Nie w baseball. No to jest co, nie... No w baseball też grał. Każdy sport grał jakiś pies nie, w niedzielę. W piłce nożnej jeszcze bym zrozumiał. Ale na Polsacie w niedzielę po południu za każdym razem grał pies jakiś pies w jakiś sport. No. Nie, super. Moje ulubione był, jak był kierowcą NASCAR. Ale... Było to dosyć ciekawe. Wyjątkowo dobrze mu szło skręcanie w lewo. Ale zawąchanie tych cipsk go niestety wyrzucili. Nawet na skarze już naprawdę nie ma gdzie. Biali mężczyźni, a ich psy nie mają. Ale wiesz co, nie, ten serial, film Erbat jest niewiarygodny, bo on się, jak on się zaczyna? Zaczyna się od tego, że dzieciak, ojciec go porzuca, matka mu umiera, a ojciec go porzuca, bo naprawił motor i jedzie do Kanady i ma zajebistą kurtkę i mówi, że sorry, nie mogę się tobą zajmować. I Danny Glover się nim zajmuje. I on robi pakt z blogiem, ten dzieciak, że jeżeli uda im się... Z Bogiem? Z Bogiem, tak. Okay. Z amerykańskim Bogiem. No to dobrze, że... I nie naszym. Nasz nie paktuje. Wymaga no to dobrze. Amerykański Bóg. W naszej wersji. Nie wolno sobie pozwolić na taką korupcję. Nie, u nas to by robił z fryzjerem układ, wiesz jak jest raczej, jeżeli bym chciał, bo on, jemu koniecznie, żeby jego drużyna koszykówki awansowała do tych wojewódzkich finałów, nie? Mhm. Tylko w odpowiedniku amerykańskim, tam są chyba jakieś inne województwa. I adoptują psa z Danym Gloverem, no i się okazuje, że pies umie względnie rzucać do kosza, oczywiście to jest kurwa montaż, przecież on pewnie nie umiał nawet za 40 razem, tam dotykał no. Ale rzucać do kosza, ale umie też... Dryblować? Nie, on nie umie żadnych stylów, nie umie zbiórek. No. To jest najgorszy zawodnik w defensywie, jakiego możesz mieć. Bo jasne, koszykówka, ja się nie znam jej, ale zakładam, że tak jak każdy sport, defensywa się liczy. Nie ma znaczenia, ile narzucasz koszów, jeżeli stracisz więcej koszów, jak ci przeciwnik nawrzucał. No to prawda. Punktów. I tam zawsze jest taka pułapka, że możesz zrobić kadr, w której piłka wpada do kosza. Tak. Nieważne, w której pozycji wyleci. Zawsze jest kadr, w której wpada do kosza. To nie jest to samo w boksie, jak wiesz. Kolo zadaje tu w jednym ujęciu pięść, a absolutnie pięść innego koloru skóry trafia na twarz. Nawet nie znaleźli białego boksera do tego. No wiecie co? Ale to w ogóle dziwne, że... I'm sorry, Sylvester. Powinno być w rękawicy. No ale wiesz, tu jeszcze potem na przewężenie. Panie, jakby w ogóle nawet nie udawali, że ma, nie no, nie ma pieściarzy wagi ciężkiej, no dobrej. Dobra, ale bo Erbat w takim, to on grał w kosza w takim razie? W kosza, tak. No i dobra, nie ma przepisu, który zabrania psu grać w kosza. Tak. Ale jest kurwa przepis, który zabrania graczowi biegać z piłką, nie dryblując tej piłki. No i co teraz? Znaczy, tobie chodzi zapewne o kozłowanie. Kroki, tak. Nie, bo dryblowanie to jest, jak kogoś mieszasz, wiesz, endłany robisz, mówię, jak profesor. Tak, dryblować. Ja nie wiem, wychodzi nasza nikła znajomość sportu. Moja znamy się, uwaga. Między nami dwoma wiedza na temat koszykówki i psów zero. Bardzo dobrze, że tak zacząłeś. Ej, nie, bo... Absolutnie nic nie wiem o tych koszykówce. Ale nasz wspólny znajomy Mr. Cox, pamiętam jak kiedyś siedział, zgięty w pół, kurwa, jak paragraf, jak żabor. I siedział i odpalał lolka od lolka i to już było tego. I oglądamy mecz koszykówki NBA.
chyba najlepsi, wiesz, najlepsi atleci na świecie. Oni są niesamowicie wyszkoleni. Tak, pewnie no, patrzę, Golden State Warriors z kimś. No LeBron, król, kurde, skacze i wiesz, i LeBron mija trzech typa i Mr. Cox bierze łyka piwa. Ja myślę, że jakbym 3 miesiące trenował, mówię, nie koniec zdania. Ale w ogóle w koszykówce jest ciekawe, ja też się nie znam na koszykówce, ale tam jeden zawodnik robi turbo przewagę. Na zasadzie, że tam wygrywa się jednym zawodnikiem mecze. Nie masz no bo on, stary, do niego piłka i on trafia. No bo tam ogólnie... Dobrze, że to... Dobrze, że przywołałeś tę sytuację z ostatniego dobrego sezonu NBA, czyli z 2016 roku właśnie, tak jak jest. LeBron tam rzucił i komuś jeszcze zablokował. Ale tam właśnie też Golden State Warriors i Stephen Curry. I to, co mówicie, to jest prawda, no bo on rzuca trójki. Tak. I ogólnie gra się zmieniła. Teraz jest w ogóle jakaś taka znowu chyba rozmowa. Pewnie pan Koksu nas czekuje. Ale nas jebie razem, pewnie w tym jak się z nim spotkamy, albo jak tu przyjdzie. Ale jest rozmowa o tym, że no jakby sport zaczyna tracić, bo masa rzutów jest za trzy. Tak. I zastanawiają się nad tym, co z tym zrobić. No wycofać trochę, poluzować te zasady, Korea co Północna do fauli. Już dawno wykminiła, to są nie ma, za jeden, za dwa, za trzy, a z połowy chyba są za cztery w ogóle punkty. I w Korei Północnej to sobie też wyobrażam, że tam mogłyby być takie kadry, że faktycznie na transmisji ktoś rzuca, a dopiero później tylko widać, jak wpada do kosza. Ja wiem nawet, kto rzuca. Kim by z... I to jest jeden zawodnik, który wygra wszystko. Tak. To jest każdy sport dla niego. Nie, oni są wspaniali. To jest nagranie, jak on... Nie no, Korea Północna, jak wiesz, dziadek Una, czyli Kim Il-sen, wiesz, on tam, słynna jest ta akcja, że on zszedł z tej góry, gdzie tam opór stawiał oczywiście. On ponad był fatalnym żołnierzem, jego żołnierze mało go, dowódcą, mało go tam nie chcieli go kurwa powiesić chcieli go powiesić na strunie fortepianowej, ale nie umieli grać. Nie, po prostu... Straszny typ, nie? A jest jakaś pamiątka. Udało mu się, tak, kurwa, naprawdę? Wykopał już grób dla kogoś. Wspaniale, mistrzu. Myśleliśmy, że wokół drzewa się nie okręcisz, ale tobie się dalej udało. No dobra. Umie tylko w jedną stronę niestety. Skuba, no znowu to zrobi. On dalej, ściśnie to drzewo. Dalej w dobrą stronę. Audycja będzie trwała tak długo, jak pies nie zaciągnie pętli na swojej szyi. Tutaj jest... Musicie wpłacać dużo pieniędzy, by uratować... Hashtag. Bo pies się nazywa hashtag, tak, w ogóle, wspaniale. Prawda. Ale wiesz, jest ta historia, jak on, że tam trening strzelecki przeprowadzał i że on po ciemku strzelił z 45 metrów idealnie przez jakąś taką dziurkę. I to jest pokazywane do dzisiaj na tej świętej górze ichniej. I tam chodzi przewodniczka, jest słynne granie, jak ona właśnie chodzi i ona też po angielsku to mówi, ona opowiada. No i on strzelił po ciemku, nie widząc 45 metrów w tego. I dziennikarka amerykańska, naprawdę to zrobiła ona. Yep. To na pewno z siebie. Ale ty lubisz tego, MMA oglądasz, to w ogóle też ciekawe, nie? Że, kurde, to jest jednak fajny sport, bo tam nie musisz się, wiesz, głupio. To jest taki, ja go nazywam sportem, gdzie jak coś spierdolisz, to naprawdę twoja wina. Kurwa, i konsekwencje są straszne. Ale to od razu wpierdol masz. I tyle. Straszne. Tak jak szachoboksie rozmawialiśmy niedawno i tak wszyscy tak, to jest taki sport? Ja mówię, jest, ale ci po prostu ci, co umiem boksować, mieli straszną przewagę, bo jak przegrasz szachy, to przegrałeś w szachy. Jak przegrasz boks, to leżysz bez drzwi, po prostu z obitą mordą. To a jak przegrasz w szachoboks, to przegrasz w szachy i leżysz z obitą mordą. Najgorszy z dwóch światów. Więc co lepiej trenować? No ale dobra, jeżeli wiesz, jesteś jakimś grandmasterem szachowym, no to... Jest szansa, że nie, zawsze chyba jest szansa. Ja się na szachach też nie znam. Ale nie ma zasad, że nie może pies grać w szach. Nie gryź. Ani, że kobieta może się zapisać do turnieju. To wiem, bo widziałem Gambit. Nie ma gryzienia. Królowej. Nie wolno. Nie wolno. Przestań. Ale by było, jakby się nagrało, jak pies was zagryza jeszcze na audycji. Bo ja bym uciekł, nie? Od razu mówię, że ja bym nie przyszedł na pomoc. Tylko bym uciekł po prostu. Zejdź, no. Połóż. Bo, stary, bo nie zbierzemy pieniędzy na ciebie i się powiesz. Ale to jest taki specjalny fragment ASMR. Tak. No. Pies, ale co, że kobieta w szachy ma grać? Nie na mojej zmianie. Spróbuję go gdzieś przepiąć. Może on to? Się sam, wiesz, on kręci bicz na własną głowę, tak jest. No zawsze z nami jest. To nie jest ten moment. Nie lubię go stręczyć w ogóle, jak powiedział tego. Uwaga! Tak, kobiety mogą grać. Nie. Nie, słuchaj, w ogóle wiesz, jaka ciekawostka jest? To tylko jest addendum do ostatniej audycji. No. Byłem w Campinosie
Przepraszam, co ja gadam, byłem w Białowieży. No. I mieliśmy przyjemność oprowadzać, być oprowadzani przez pana, który... No, chyba sięgnie, tak, tak, sorry. Ustalamy na bieżąco. Próbujemy się pozbyć psa w lesie. Ty, Marcel, ale przecież to nie widziałeś tych reklam, że się psa nie przywiązuje w lesie do drzewa i się nie zostawia. W ogóle też będziemy na żywo, bo wyraźnie idzie burza, to też jest bardzo fajne. No ciekawe, kiedy będziemy musieli przerwać. No, wyraźnie idzie burza. No. Ja nie wiem, Marcel, widać to w tym, tu, w Viewfinderze, te chmury nadchodzące? Zajebiście. Ty, bo, ale to się składa dobrze, bo a propos wody, no. Miałem przyjemność być oprowadzanym po Puszczy Białowieskiej przez pana Zenona, który bardzo ciekawie opowiadał o niej, ale na sam koniec mówi, że też jest konsultantem, jeśli chodzi o przyrodę, w filmach. Aktorzy, aktorki, reżyserowie, reżyserki czasami właśnie do niego tam idą o poradę i wystaw sobie, że oprowadzał pana Pawła DeLonga. Znam nazwisko, ale nie mam pojęcia, kto to. Jakbyś go zobaczył, to byś powiedział, to on. Aha. To jest też rozmiar jego sławy. Ale najlepsze jest to, że słuchaj, on mówi, i ja też wiem, jaki jest, bo on nas pytał o ulubiony film, pan Zenon, bo jakby tam się tam dopytał, że my tam fani filmów, we are men of culture. Tak. I ja od razu mówię, no oczywiście najlepszy film. Step Brothers widziałem. Step Brothers. Ciężko było wytłumaczyć panu Zenonowi. Że to jest film o dwóch braciach, ale tak naprawdę oni nie są braćmi? No tak. Co ty, przecież to jest bardzo mówię, proste. Ale to jest tradycyjny człowiek, on nie akceptuje takich. Ale typko mówi tak, kolo, który mnie oprowadzał po Białowieży, mówi, oprowadzałem też pana Pawła DeLonga, bardzo ciekawy facet. Ja się muszę zgodzić, aktor Paweł DeLong, znany z takich filmów jak z tych, co grał. No właśnie, Paweł DeLong. Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja wiem, jak wygląda, znam go, ale nie mam sobie go żadnej roli skojarzyć. Właśnie to jest jeden z takich ludzi, gdzie chyba, wiesz, ale polskie kinematografii... No dobra, ale mówimy o polskiej kinematografii. Kogo kojarzysz z jakiejś roli konkretnie poza, wiesz, bym powiedział killerem i co? Kto, no. Kogo grał Gustaw Kolubek? Szybko. Różnych chujów, no nie wiem, co wam powiedzieć, no tego i owego grał. Kubę kurwa w tym, w Korkociągu, to wiem. I tyle. Czy jak to się nazywa? Kubę w Korkociągu? Nie, się nazywa ten film, co chleje wódę w barze pod orłem. O Boże. Chuj, nie wiem. No dobra, ulubiony film Pawła... Czemu ta dzisiejsza audycja jest pod... na tematy, o których się nie zna? To jest świeże powietrze. Szliśmy tutaj półtorej godziny, kurwa, spociłem się jak Jezus, trzeba było przegadać, na czym się znamy, a na czym nie w międzyczasie. Będziemy zaraz rozmawiać, bo mamy tutaj eksperta od spraw ochrony. No dobra, ale co z tą, bo ja nie rozumiem, jakie jest połączenie Białowieży i tego Pawła DeLonga do poprzedniej audycji. No, no bo tak, on nas pytał o ulubione filmy, ten pan tego. Ja tam oczywiście mówię, nie no, chciałem się przykulturalnić, to powiedziałem tam, oczywiście angielski pacjent, ale on mówi, a wiecie jaki jest ulubiony film Pawła DeLonga? Awatar. Proszę bardzo. Ja mówię, dorosłego mężczyzny? Ja nie oglądałem Awatara. Czy jest coś ze mną nie ja tak? Ja też nie. Idziemy na koniec września, bo wraca do kin. Dobra. Tak, że na repetę, jakbyś chciał jeszcze żeby raz zobaczyć, obejrzeć. Co nas, słuchaj, żeby zobaczyć, co nas omijało przez ostatnie 13 lat. Jak poszła technologia do przodu. Ale popatrz, teraz, wiesz, przedtem marzenie, żeby byli koczoludzie, którzy można było ruchać w warkocz, to było daleko, daleko, naprawdę idea, a teraz praktycznie dostępne. To jest tylko kwestia negocjacji. Zgodnie z zasadą, jeśli nie oglądaliśmy Awatara, to powinniśmy o nim powiedzieć. Tak jest. Ja jako ekspert, ale to się czuję jako ekspert do Awatara, choć oprowadź nas. Miałem w świecie przekonany, że on jest 100% generowany, zrobiony komputerowo. Potem się okazało, że nie. Że ci ludzie się musieli przebierać za to. Ja nie jestem nawet na ciebie zły, bo to jest taka naiwność dziecka w tobie, wiesz? Że ty, ja cenię w tobie to, że ty zakładasz, że w 2009 roku była taka technologia, że dla ciebie ci ludzie wyglądali tak realistycznie. A jak w 82 zrobili symulację lądowania na Księżycu, to też i wszyscy się nabrali. To prawda.
A przecież wiadomo, że tam nie wiało. Nie. To jest jasne. No w kosmosie co tak, miało wiatr? Przecież tam nie ma wiatru, a no. flagi się poruszały. Kurwa, flagi. To toczył się ten taki, kurwa, wyschnięty chujek taki z westernu. To zostało. Tam Snickersa też było widać na piasku. Odcisk Snickers. Skąd Snickers na Księżycu? Tak. Skąd? Skąd w dupie jest Snickers przede wszystkim? Nie, ja, bo jeżeli mamy, jest z nami Marcel w ogóle, to mamy też okazję, ponieważ Marcel nie tylko się nie zna na koszykówce i airbadzie, ale zna się też na finansach i właściwie to jest niesamowite. Bardzo, bo my jesteśmy... bardzo mocna teza. To jest. No ale nie na finansach per se, ale na pewno liczysz lepiej niż my. Tak. To nie jest też trudne, bo ja w ogóle nie umiem liczyć. Ale wiesz, bo mamy, nie wiem, czy słuchałeś kiedyś tej audycji, ale audycja psychofizyczna Banter się zasadza głównie na tworzeniu pomysłów finansowych. Tak. O tym, żeby, bo jednak wiadomo, przysparza nam sławy i milionów wyświetleń to, że się śmiejemy tam z korwinistów i tak dalej, no tak, że są śmieciami. Jakby pieniądze i samochody to jest inna sprawa, ale czasem głównie warto się czegoś nauczyć jeszcze. Chodzi wam o pieniądze po prostu. Wyraźnie. Nie no. Po to tu jesteśmy. Dlatego musieliśmy się zapakować. Tam są pieniądze, tam ty poszli, tamtędy. Bo pieniądze. Dlatego taszczyliśmy te kurwa żeliwne podstawki pod mikrofony. Tak. Trzy są takie. Bardzo ciężkie. Są, ale to dzięki temu ten mikrofon się nie przewróci, tylko, jak masz go na czym postawić. Dzięki temu jak go trzymasz. Gorzej jak musisz go trzymać w ręce. Ja cały czas słyszę, jak tutaj się obija kabel o kabel. Ja pochodzę z tych rejonów i ja wiem, że tu są niebezpieczne zwierzęta, dlatego wolę mieć ciężki talerz w ręku. Dokładnie. Nasz pies, nie oszukujmy się, nie uratuje nas. Nie, nie, on jest, on ma zdolności, znaczy skłonności samobójcze, już znowu kręca się wokół kolejnego drzewa. Nie, teraz kontempluję akurat. Skubany. Nie, wiesz, my mamy tutaj dość dużo pomysłów finansowych, ale jeden z takich, który zawsze mi się wydawał, to jest najciekawsze, to jest granie przeciwko systemowi, nie? Że jakby wiemy, że są dobre pieniądze z okradania ludzi głupszych, nie? To są najfajniejsze, ale czasami można pomyśleć, kurde, żeby podejść do biznesu odpowiedzialnie. Odpowiedzialność etyczna biznesu jest taki koncept. Zawsze się zastanawiałem, czy jest jakiś sposób, żeby okraść bank na przykład, nie? I jednak nie dać się złapać. Powiem tak. Nie wiem, w który, bo tutaj nie będziemy walczyć o żółtego dolara, my tu będziemy walczyć o nakaz prokuratorski. W końcu. Do kolegium nas wezmę. Jeszcze dzisiaj do kolegium. Nie o kolegium. Civitas. Ja myślę, że najlepszym sposobem okradania banku jest po prostu niekorzystanie z jego usług. Bo no. On, a jak to jest jak tego? Jak, jak się okrada bank, nie sprawdzałeś tego. Nie, ja nie mówię, że ty okradasz, tylko... To z jakich pieniędzy oni, kurwa, to... oni mają potem z bankowego funduszu gwarancyjnego w wypadku napadów na bank, ale też jakieś inne przypadki? W banku nie ma pieniędzy, ja myślę. Ja myślę, że w banku są takie jakieś tam depozyty. Tak, ja mam moje pieniądze tam. No właśnie. Tam pewnie jakieś... No, ile jest obrotu gotówkowego? No oni mają jakieś tam, ale podejrzewam, że to nie jest... Nie wiem. Nie wiem. Może być pieniędzy w banku. Na zasadzie też takich, które możesz wyciągnąć realnie. No bo nie oszukujmy się, nikt nie włamie się do sejfu i nie... otworzy jak w Mission Impossible. Tak. Ale tu, przepraszam, tu strasznie głos niesie, bo my widzimy tych, jadą tutaj dwaj rowerzyści i oni są 2 kilometry dalej i ja słyszę o, kurwa, grubość napleta u tego typa, bez kitu, to jest niesamowite. I to na podstawie podmuchu wiatru. Tak, tam są ci, rozumiecie? Tam o. Jebanie. Tak. Oni też nas słyszą w takim wypadku. Yo, to, a to jeszcze przedpremierowo i to nie powinno tak być. Ja ich idę, biegnę po nich po 20 zł z Patronite, ale nie ma innej opcji. I 10% muszę odesłać po platformie Patronite. Nie, ja tak tylko gadam, bo ja się też nie znam na niczym. No nie, tak się, no, nie, zastanawiając się, to mi się wydaje, że w banku tak możliwych do tego, żeby wejść po prostu z pistoletem i powiedzieć, dawaj mi pieniądze, no to może być to coś z jakiejś tam kasie podręcznej czy co, no bo jak? To chyba lepiej okraść. Lepiej na stację benzynową. Albo bankomat okraść. To na pewno. A to się teraz popularne robi koparkami. No to jest logiczne, nie? No tam na... koparkami bankomat? No tak, wypierdalasz go po prostu łyżką z tego, ze ściany, z całości. U mojej koleżanki w miejscowości
pajęczno. To chyba było tak, że jeden gość chyba to trzy razy próbował zrobić, nie? Że gdzieś tam go złapali, jak miał pod traktor coś podciągnięte i próbował to wyrwać. A na tym... Mówili na niego Olsen's pajęczna. Tam w ogóle tam typ pojechał po piwo czołgiem. Naprawdę była sytuacja, że ty w pajęcznie pojechał po browara czołgiem. Bo nie wiem na jakiej podstawie to było, że czy to było tak, że... Ale to pewnie jakimś opancerzonym takim pojazdem. Nie, chyba było tak, że w ogóle gdzieś... Że nie, chcę. Wiesz, ile siorbie paliwa czołg? Ale właśnie jak masz czołg, to już w sumie... Właśnie on chyba nie musisz płacić. To już całe życie jest załatwione. Bo to był taki clickbaitowy artykuł, że ktoś pojechał po piwo czołgiem, ale finalnie tak naprawdę było, ale chyba on nie miał swojego czołgu, tylko że gdzieś stacjonował, czy gdzieś tam stały czołgi, ktoś po prostu mało odpowiedzialny postanowił, że... To było pod Chersoniem. Bo to rosyjski czołg był, okej, no to tak, to zrozumiałeś. One story, kolo pojechał. Ukradł i odstawił, nie jest jednak. Wojna wojną, ale nie można... Oddać trzeba, głupio. Na Zawalnym. A zalał do końca? Tak. Bo to był z wypożyczalni. 800. To z panka był. Yo, tanka! Tanek. Tanek znany wypożyczalnie czołgów. Słuchajcie, nie no to takich wykrętów, ja tobie mówiłem, ale tobie nie mówiłem, jak jechałem ostatnio przenosząc nasz stamki na nowe studio, to że było dosyć ciężko, ja miałem wszystkie te sprzęty na plecach, nie? Ja właśnie nie, a to czym ty nas przewiozłeś? A, to jest ciekawostka, Uberem, to znaczy Bolcirem podjechał pan i pan, po chwili się dowiedziałem, że jest z Indii i jak zobaczył green screen, to zaczął zadawać pytania. I mówię, po co ten green screen? Ja mówię, no to nagrywamy różne wideo. I on zadał tak, panie, a czy gdybym chciał, żebyście nagrali takie wideo, na przykład sztuki walki i wstawili tam jakiś wulkan w tle, nie? Ja mówię, już kurwa, mi się podobasz, człowieku. No ale mu powiedziałem, no nie bardzo wiem, o co chodzi. Taka precyzyjna koncepcja. Przychodzę z pomysłem od razu. Jezu, jak dobrze słychać, jak jadą te rowery. To jest niesamowite. Ojej. Spokój się. Hasz. Albo przynieś jednego, ha. Wow. Przynieś nam rower. I ty podobnie mówi, no i ja już zgadłem, nie? Że aha, czyli ty się zajmujesz sztukami walki. On mówi, tak, właśnie tutaj trenuję, ale mam 20 kilka walk, młody chłopak, nie? Ale głównie się biluję na ulicy. No tak, no tam największe kurwa zyski są z tego. Bo możesz komuś zabrać zegarek rozjebany, który przed chwilą ci roztrzaskał na czole, nie? No to jest kurwa to. Ale faktycznie pokazał dłonie i miał roztrzaskane te łapy. Ty, ale bierzemy go do studia i dokładamy ten wybuchający wulkan. I'm game w ogóle. Mam lepszy pomysł. Jedziemy na wulkan i tam na tle wybuchającego wulkanu. Nie, nakręcimy wulkan. Ja byłem na wulkanie. Odwrotnie zrobimy. Maju. Wiesz, jak zrobimy? Nakręciłem dymiący wulkan. Tak? Więc nałożymy jego. Tak. Do tego albo wulkanu. Mam lepszy pomysł. Pojedziemy na wulkan i postawimy green screen za wulkanem. że to nasze studio. Jego wstawimy za wulkan. Ty, ale ja bym go zaprosił do studia. Niech zrobi karate. To będzie nasze nowe intro. Karate w tle cały czas na tle wulkanu. No. Dobry moment. A i na zasadzie barteru, a to był jakiś Bolt Uber? Jesteś w stanie go tam odnaleźć? Mogę znaleźć ten przejazd, bo myśmy zresztą skleili pionę, ja się tam z nim jakoś super nie zziomowałem, bo on tak zaczął dość dużo mówić o tych biciu ludzi na ulicy. I ja wiem, że tam zawsze, wiesz, jest jak, ale to jest jak typ mówi, ja byłem z tyloma dziewczynami, że nie policzę. A już rozmawialiśmy kiedyś o tym, nie? Że to znaczy ile ich było, że ty nie jesteś... Nie, że słabo liczę, do 5 maksymalnie. Umiem ruchać, nie umiem liczyć. Liczę tylko na ruchanie ciągle. Jedyne, co liczy. Dobry mecz. Nie, no ale to wiesz, bicie się na ulicy to jest wyjątkowa sytuacja, ale może dla niego nie. Tylko ja do czego zmierzam, bo on rzeczywiście tam mówi, nie. Ja mówię, no tylko wiesz, ja mówię, stary, no ja mam kupę lat, ja się nie będę bił na ulicy, to się nie wiadomo, co się stanie. On był młody, nie, też i tak mówił, tego. To też mi mega przysłodził i dostał też dodatkowy tego. Bo ja mówię, ja jestem stary, ja nie mogę się, wiesz, nie będę zrobił zadym na ulicy. On mówi, przecież ile ty masz lat? Ja mówię, 33. Ja myślałem, że masz 24. Ja mówię, na piwek od razu. Elegancko. Ale wiesz co, najlepsze, on mówi, że on... Ja mówię, tam nie wiadomo, ile tych osób będzie, ktoś na ciebie wyskoczy. On mówi, jakiegoś pobiłem trzech typa, ale to była inna sytuacja. I mówi sobie najbardziej indyjską rzecz, jaką widzę, słyszałem.
jednego rzuciłem tą butelką, a drugiego rzuciłem chili w oczy. Ale to brzmi jak scenariusz z jakiegoś Jackie Chana. Nie wiem, co zrobić, to rzuty ale oczy. Właśnie, ale mogę zadać pytanie, w jakich warunkach odbywała się ta walka? Jakby kiedy się dzieje taka sytuacja, że masz chili pod ręką, którym możesz... W restauracji. Tak. Był prawdopodobnie, Hanoi. W Hanoi. A, nie, no był w restauracji, było chili pocięte w tym i rzucił kogoś, kurwa, chili. Czyli się bił w restauracji? To, czyli nie tylko walki uliczne, ale również... Też w indoors tak. Też, as well. To tak była jak ta firmówka to była, przyprowadził. Słuchaj, musisz zajechać na filmówkę, skasować 3 klientów, co siedzą, siurpią, kurwa, soba. Ale nie... Jeżeli to była prawda, że on rzucił komuś chili w oczy, super, ale to brzmi jak on to widział w telewizji. Nie, po a potem mówi, że on zerwał, wiesz, małpę, uderzył kogoś, stary. Założę się, że... Nie, no ale that's racist. Może się zainspirował. Nie, ja mówię, to on chyba jak usłyszał, wiesz, że jak ja się dowiedziałem, że on jest z Indii, on mówi, Białosowi wszystko wcisnę. Jasne, tu rzuciłem, potem kurwa słoniem kogoś kopnąłem. No tak, Białosowi wszystko wciśniesz, my lubimy jakby tutaj tak... romantyzować i troszeczkę też mitologizować ten wschód i Azję. No na przykład to, że Jackie Chan robił wszystkie swoje stunty. No nie. Fuck no. To robił... Ale jakby jest ten, że biały człowiek chciał w to uwierzyć. No. Nie? Chciał powiedzieć, o tak, jest. W sensie, żeby nie było, nie? Znaczy, jebać Jackie'ego Chana, już to ustaliliśmy. Niestety, wiesz, że on tego... He's a shit human being. Swojego syna jakby, jak się nazywał, usunął z testamentu? Tak. No nie, wynarodowił, jak się mówi? Wynarodził? Wydziedziczył. Odsynowił, tak jest. Znaczy nie, no wydziedziczył. Wydziedziczył. Z majątku, ale on to po prostu go... On odsiął się rozumie. Od swojego syna, dosłownie, tak. Bo byli na linie i... W Andach. Straszna to no, sytuacja. Sprawa, jak tak można... A tylko dlatego, że jego syn jest homoseksualny. Własną rodzinę, no. I, a on, a wiesz, a Jackie jest bardzo tradycyjny, dlatego, kurwa, w ramach bycia tradycyjnym, wiesz... Ale, no świruje właśnie. I udaje, kurwa, Shanghai Copa, nie? Będąc tradycyjnym. Był taki mit, że wszystkie stunty są jego stunty, a potem był w ogóle outrage, że to nie są jego stunty. A prawda jest taka, że on jakby każdy z tych stuntów faktycznie robił, ale też były alternatywne ujęcia robione przez innych. Bo na przykład przy pierwszym ujęciu Jackie Chan złamał sobie kręgosłup. Tak, tak. No, no i po prostu to, co widać w tych wszystkich filmach, to jest takie zlepienie scen z nim, ten bez niego, nawet jeżeli chodzi o jeden stunt, nie? Na przykład ten, jak on zjeżdża, ten słynny, jak on zsuwa dupą po dachu. Who am I? Tak, tak się nazywa ten film. No, no to tam, jak on zjeżdża... Niesamowita rzecz. To w ogóle do dzisiaj, jak to oglądasz, to się pocą ręce. To jest takie posrane. No. No stary, tak... takie nachylenie i on rzuca się i wiesz, do przodu. To widziałem. Widziałeś. Część tego to jest, jak on zjeżdża, a końcówka tej sceny to już jest kaskader. Nie? Tak. Ale to nie jest taki, i też jest jeden typ, który po prostu wisiał pieniądze i go kopnęli i on spadł i umarł. Nie wiem, jaki był plan odzyskania tych pieniędzy. Ale jest jednak poczucie sprawiedliwości. No zaoszczędzili na tym. Fuck! Ach, dobra, trudno. Przynajmniej nie trzeba dzwonić już. Się przypominać. Ja kupę jenów wydałem, kurwa, na dzwonienie do tego typa. Ej, no ale no, ja nie rozumiem, jak działają te firmy windykacyjne w Polsce właśnie, które kupują kredyty od banków i windykują... 5% potem... czy tam do 15% ludzie sami spłacają. Tak, ogólnie, znaczy to windykacja taka inkaso tak działa, nie? Że tak naprawdę możesz inkaso to, statystycznie, bo inkaso jest tak, że ty nie masz żadnych uprawnień jako windykator. Tak. Nie? Ty po prostu masz Żadnych sądowych, tak. Nie, żadnych. To nie musisz, nie musisz być jakby żadnym specjalistą dodatkowym, żeby być windykatorem, żeby mieć firmę windykacyjną. Ty po prostu angażujesz swój czas na to, że będziesz kogoś nękał. I kogoś imieniu. Nie masz na to jeszcze jakieś dodatkowe patenty. Kochanie, co robiłeś dzisiaj w pracy? Angażowałem swój czas, żeby kogoś nękać. Tak, nękałem. Ty wykorzystujesz jakby prawo, same które się należy wierzycielowi, że może się ubiegać o swoje pieniądze i kogoś... W obrębie tego, nie może poza prawem. No nie, ale na przykład może naciągać, bo na przykład firmy windykacyjne bardzo często na przykład informują sąsiadów o tym, żeby się z tobą skontaktować. I przychodzi pan z firmy windykacyjnej i mówi, dzień dobry, czy mógłby pan przekazać informację, że próbowałem się skontaktować z panem Andrzejem, no ale to jest firma windykacyjna, więc wiadomo, o co chodzi, nie? I to jest tak, albo na przykład, powiem wam śmieszną sytuację, ale nie mogę sobie mówić nazwy. Kruk. Nie, no, to jest akurat firma mojego znajomego, ale tego nie mogę mówić nazwy. I była sytuacja, że on windykował kogoś i ten
I on napisał, bo jest taki patent, że możesz wykupić acy, to Kaczmarski Inkaso to wypromował, że możesz wykupić acy na to, żeby być, żeby twój dłużnik był wypisany na górze w Google, jak piszesz firmę, tak, nie? Tak. I właśnie ten mój znajomy też... Gdzie mogę to kupić? Myślę, że to jest jakiś... Wydaje mi się, że to działa na tej zasadzie, że musisz mieć swoją giełdę wierzytelności, dopiero wtedy wypozycjonowywać. Nie wiem, nie chcę wymyślać. Okay. W każdym razie. Nie, bo ja chciałem kupić tako po prostu. Ziomka, który mi wisi za browara. Okay. Nie, ja bym komuś, co mi nic nie wisi. A to też. Tak, tylko mu popsuć dzień. Ale tam była taka sytuacja, że on wypozycjonował tego dłużnika i na drugi dzień ten dłużnik wypozycjonował firma kłamie. Jonet gdzieś wyprosił, Jonet screena tego, nie? A to bardzo fajne. To jest niesamowite, nie? I tak się rynek nakręca, bo ktoś siedzi w firmie SEO, która się zajmuje pozycjonowaniem tego i zarabia pieniądze. Są miliardy, miliardy dolarów. Jak ja się dowiedziałem, że jakaś firma, wiesz, na zlecenie, kolo, który pracował w marketingowej firmie, która się zajmuje wyłącznie SEO, na pozycjonowanie jednego produktu przeznaczyła 200 tysięcy złotych. Tylko żeby przeskoczyć konkurencję, nie? Jakąś tam, załóżmy Makita, kurwa. Mówię o modelu, bo to jakim cudem to ma dać efekt? Czy naprawdę ja tak patrzę i to jeszcze reklamy, to nie są te, wiesz, natywne, tylko reklamy, te pierwsze. Jak to miało działać, ta kurwa? Chore jakieś, nie? To oczywiście to nie była, wiesz, to nie była szlifiarka kątowa, to było coś większego, nie? Fajnie, jakby to był, kurwa, lizak. Radio. Ale ty, chyba ostatnio, jak sobie oglądałem jakieś tam rzeczy, to najbardziej hardkorowy taki rynek, jeśli chodzi o zadłużenie i tak dalej, to jest taki dalekowschodni, tam Korea, Japonia. Ty się tym interesowałeś trochę? Nie. W ogóle nie mam pojęcia. Wiem tylko, że właściwie, jeśli chodzi o ten tutaj Bliski Wschód, tam w krajach arabskich, to tam w ogóle nie ma zadłużenia, ze względu na, że tam jest tak. Zakaz lichwy tam. Tam jest zakaz lichwy i dlatego nie ma oprocentowania kredytu. Ta. I bardzo często jest tak, że po prostu stąd w Dubaju na przykład są te porzucone samochody. Ta. Bo ci ludzie jak płyną, to oni nie mają, tam czeka ich po prostu więzienie, tam nie masz szansy jakiejkolwiek, jak nie masz z czego, dlatego oni po prostu biorą wszystko, jadą na lotnisko Lambo albo Ferrari i zostawiają i dlatego oni mają problem, że jest bardzo dużo takich bardzo ekskluzywnych samochodów pozostawionych z otwartymi drzwiami. To jest taki gościu, polski youtuber, robił taki właśnie przejazd po, i tam normalnie sobie idziesz i otwierasz jak w GTA Lambo i mają z tym duży problem, bo tego, wiesz, nadal ta własność nie jest jeszcze określona, oni nie mogą z tym nic zrobić, to dalej tam sobie. I są takie. Czyli złogi. Tak, GTA Dubaj, tak. Samochody, GTA Dubaj. Moim zdaniem najlepszy pomysł, bo tak, samochody są na tego. Kobiety możesz bić bezkarnie. Let's go, nie? Seksizm i rasizm normalnie wpisane w konstytucję. Nie, to jest bardzo fajna kultura, super tam jest. Dawajcie im pieniądze jeszcze bardziej, kurwa. Nie, bo oczywiście to różnica między tym, jak w Polsce jest, kiedy widzisz, że porzucony jest samochód, to zazwyczaj wynika to z tego, że zapaliła się kontrolka, czas na serwis i samochód zaczyna przyspieszać, bo dzisiaj ustaliliśmy, że blokuje ci hamulec, żeby mieć i musisz kierować do najbliższego serwisu i tam cię wyłapują w taką siatę na motyle. Jak ludzie, którzy obrączkują ptaki. Tak mówisz, jak ominąłeś serwis, o shit, zaczynamy. Samochód ma taki system, że on jak mijam, to on sam jedzie do serwisu. Tak. Nic nie możesz zrobić, nagle dokładnie. Zawraca i zaczyna obierać. Najgorsze jak żona rodzi. Tak. Dlatego we wszystkich serwisach jest położnik zawsze. Nope. Nie wiem, jakie macie wyczucie czasu, ale chciałbym zacząć mówić o jakiejś kontrowersyjnej rzeczy, tak, żeby spotkała nas kara i żeby przyszła burza w tym momencie, kiedy zajebiście. Coś złego. Nie? No, to, byłem to na weselu. Stanie, to na pewno. Stary, ja byłem na weselu, gdzie w trakcie składania przysiąg małżeńskich zaczęły napierdalać pioruny. I od razu wszyscy tanie żarty, że, wie, że Bóg nienawidzi gejów i tak dalej. Bo nienawidzi. No nie, no to żółty dolar w chuj. Oczywiście. Jaki Bóg, kurwa. Jaki Bóg? Co to jest Bóg? Nie. Przyznam, że wiesz, zadłużenie, czekam, o tym myślałem. Chyba siedzimy też. No to swoją, jesteśmy kryci. Ojej, a jesteśmy w najgorszym miejscu na burzę w sumie. No tak, ten metalowy gwóźdź wystaje z tego krzyża, więc...
To jest. Dobra. Nie, ale to spokojnie, jak namagnesujesz i przyciśniesz, to burza jest, to jest oczywiście legendarne. Jak to się nazywało? Immobilizer. Tak, dlaczego pamiętam zawsze, jak było w Iść na całość, to tam można było wygrać samochód i oni podawali automatyczne. Kocham w ogóle. Tak. Kocham Iść na całość. Wycieraczki automatyczne, kontrola szyb i immobilizer. Tak, ale w ogóle wróciłeś po czasie do Iść na całość? Oczywiście. Ja uwielbiam postać Zygmunta Heizera jako cinkciarza, który wyciąga kanapkę z hajsu z kieszeni i patrzy na tego Marka spod Prokocimia i tak. Przebranego za hipopotama zazwyczaj. To była taka prosta socjotechnika i ci ludzie nie mogli się przed tym bronić, nie? Bo tam było tak, najlepsze, że ci ludzie mieli do wyboru jakąś bramkę i z tyłu ludzie, którzy nie wiedzieli, co jest w tej bramce, że trójkę weź! Trójkę! I tylko oni patrzyli tak, było tak, koperta była mniejsza, pudełko było większe, to brali większe. Później bramka, bo i za każdym razem było tak samo, po prostu brali to, co jest większe i ci ludzie w ogóle nie mieli wpływu na to, co... Czy ja się mylę, czy jest jakaś taktyka, co trzeba brać, żeby zawsze najlepiej w takiej grze losowej wygrać? Bo ktoś mi, pamiętam, że mignęło, że jest, jeżeli ci coś oferują, to zawsze bierz drugą ofertę, czy coś w tym duchu, pewnie nie jest, tylko pytanie, czy to jest ta sama, czy to jest taktyka wymyślona przez tego samego typa, co napisał taktykę do loterii. Do lotto. Nie, to nie jest ten typ. To typ, co pisał podręcznik do koszykówki, że pies może grać. A wy oglądaliście Idź na całość w czasie wtedy, kiedy było tak, na topie? Tak. Bo dla mnie to było takie, wow, to jest nowa telewizja. I później patrzę, a to są po prostu hangar z paletami, nie? I ludzie tam się są przebrani za kangury, nie? Mi to migało, nie powiem, żebym to oglądał. Ja to chociaż trafiałem na to czasami, bo to leciało w niedzielę. I Boże, zaraz przed Herkulesem. Zgadza się. A ja Herkulesa oglądałem, Herkulesa. Bo człowiekiem kultury jestem. Pamiętny odcinek, kiedy Herkules był disappointed. A co to tego? Chodzi o to, że on kiedyś typo miał, bo wiesz co, na tymi wielkimi literami w amerykańskich scenariuszach się zaznacza jakby, jak masz coś powiedzieć. I on miał w nawiasie napisane disappointed, czyli rozczarowany. I miał coś powiedzieć, rozczarowany. Zamiast tego krzyknął, rozczarowany! Disappointed! I zostało to w serialu. A co tam? Fuck to nie był dobry serial. Kto to ogląda? Idź na całość jest niesamowite i polecamy jak zwykle, kto na pewno doceni, naszego kolegę Kamila Bałuka, który prowadzi taki podcast dawno w telewizji i miał szansę porozmawiać z panem Heizerem. Ja to słucham. I ciekawe jest o tyle, że on mówił, że to eskalowało te przebrania. Że to pierwotnie było takie, a ktoś się przebrał, może weźmy tu wróżkę, tu weźmy jakiegoś nam korsarza. Bo tam się ludzie przebierali. Ja miałem cały te przebrania szalone. Ja miałem wrażenie cały czas, że to jest po prostu przygotowane przez ten program. Nie, to było zbyt ich profesjonalne. Nie, ludzie... Wiesz, to jest stary, jak... polska scena larpowa jest naprawdę silna. Nie, poza tym pomyśl... Ale ja uważam, że Zygmunt Heizer mógłby spokojnie dalej forsować tą kłamliwą... I oni po prostu to robili, a on, w tym on jednak broni. Oczywiście. To jest gość, który reklamuje proszek do tej pory. Nie? Stary. He's a fucking soldier. No, oczywiście, że jest żołnierzem mafii. A jaki on proszek, kurwa? Czy jest jakiś Kokolino, czy Lenor? Ale typo jest, kurwa... To jest made man. Ale ten typ to jest made man telewizji. On wiesz, wszedł do pokoju i on nie był wyłożony folią, kurwa, tylko on tam przyjął i on ma, stary, ten typo, widzieliście go w łaźni, jak on ma tu gwiazdy, kurwa, nie tylko dlatego, że... Normalnie, wiesz, to jest wor w zakonie, kurwa, TVN-owskim. A propos TVN-u, najśmieszniejsza rzecz, jaką ostatnio widziałem, to jest oczywiście arcyzabawne 25-lecie TVN-u. Let's go. Opowiedzcie mi o tym, bo ja nic nie słyszałem, ale słyszałem, stacja TVN, obecnie Discovery Scripps, tak? Czy oni znowu? Scripps. Czy oni chyba sprzedali? Amerykańskie to jest udział. Nie, Discovery chyba jest mi się wydaje, że Discovery. Tak, Discovery. Dlatego są chronieni. Nie do ruszenia są, kurwa. Nie do ruszenia. Kaczyński tam może, a może byśmy... I tu, kurwa, wchodzi pan ambasador cały, kurwa, na czerwono-biało mówi... Morda psie, kurwa, nic nie dotkniesz. Co ty myślisz, kurwa, amerykańską stację telewizyjną zamkniesz w Polsce, kurwa. Pojebało cię. Gosport to se może zamknąć, kurwa, durniu. I chustowo. Nie będziecie sprzedawać, kurwa, wysokiej jakości obuwia, co się spierdala po dwóch tych. Ale to ma działać, kurwa.
Beskidu, przecież to pani ambasador Mosbacher. Ale zdziwisz się, jak zamknął, co? No, po tym, kurwa, 25-leciu, to jest dobra okazja. I... Tak zwany program będzie do widzenia TVN. Nara pusty ten. Nara pusty. Wszyscy na to czekają, ten program poranny, do widzenia TVN. Ty, ale klimat jest taki, rzeczywiście to jest 25 lat i oni stwierdzili, że zrobią wielki show w Operze Leśnej, w najlepszym miejscu. Mhm. Był też wieczór komediowy. Mhm. Doskonale prowadzony przez państwa. Przez jakiś frajer. Nie, przez panią Pakosińską i tego koleżkę z Para Nienormalnych. To kabaret. Tak, oni. Okay. Tak, ale oni robili monologi kabaretowe i skład był naprawdę wyśmienity. Mistrzowie słowa, bo to byli mistrzowie komedii, tak. Ej, to się nazywało. Czy monolog kabaretowy charakteryzuje się tym, że jest jak stand-up, tylko że jesteś przybrany za starą typiarę? Nie, a ja myślę, że w ogóle dla nich to jest ból tak potworny, bo oni za każdym razem tam jest, zawsze to się nazywało monolog, to wiesz, tam szepcio i toncio, kurwa, potrafią jakichś trupów jebanych antysemitów z lat 20, wiesz, ubiegłego wieku z Wilna, którzy, kurwa, wtedy pierwszy stand-up, chuj w dupę, kurwa, temu wszystkiemu. Jaki to jest punkt odniesienia dla kogoś, to nie wiem, ale dobra, szanuję. Nie, zresztą nadmienię, wyszedł tam pan Daniec i tam było sztywno w chuj i pan Daniec zrobił show, tylko że kurwa, wiesz, przewalił czas ponoć potwornie, o Jezus Maria, 40 minut tam stał. Bo to był mistrzowie komedii, był pan Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, mistrz komedii, przeczytał list, kurwa. I tutaj, ja zapłaciłem za to, a ty czyta list. Ja bym się powiesił chyba, nawet jak się, co to kurwa. Jest. No ja bym miał takie flashbacki z lat młodzieńczych i chodzenia do kościoła, jak ktoś, kurwa, list. Czy list biskupa, no. Fajnie jeszcze, jakby się pomylił jakiś prywatny i tam. A biskupa siema, nie stać, żeby do mnie wysłać list? No, kurwa, to na tacę rzuciłem już wystarczająco tyle, że zna na twój adres. List, kurwa, jest. No, adres zna. List od biskupa dostajesz, ale taki personalny tam. Kacper, cześć, witaj. Cześć, Kacper. Dawno nie pisaliśmy. Dziękuję za podesłanie. Chciałbym porozmawiać z tobą na temat twojej frekwencji na lekcjach religii. I żeś powiedział, że Witold Chyla jest spoko ziom, pije tylko walkę strąg. Jak mogłeś tak powiedzieć? Do mojego żołnierza. Do mojego najlepszego gumby. Wikariusza. You fucking disrespecting my gumba. Powiedział biskup do ciebie. Był Moresu, się nam, kurwa, nauczył. Nie. Listy duszpasterskie od biskupów zawsze takie takim szalonym językiem pisane i tam stanowi to po raz kolejny dobry przyczynek do zastanowienia się nad dziś, tak jak wygadać? Mi się wydaje, bo ja się wyłączałem po pierwszych 30 sekundach, ale wydaje mi się, że tam też oni mieli taki tupet, że tam były odwołania do poprzednich maili, do listów, nie? I tak się już, kurwa, mam pamiętać? Nie, to nie jest tutaj. Tak jak wspominałem, tak się zaczyna. W nawiązaniu do poprzedniego listu. Ale fajnie, aby to jakiś był taki kaczan anime. No to tak jak mówiłem, nie? Ale fajnie, jakby to był też list taki zwykły i tak. Jak tam u was? U nas bardzo dobrze. W Licheniu humory dopisują. Ostatnio. Chociaż jedzenie dosyć słabe. Wczoraj byłem na przechadzce i widziałem, jak koń kopnął chłopa. Ubieraj. Ostatnio na pielgrzymce ostro świeciło słońce, jeden ziomek zasłał. Było ciekawe jako list, tak, wiesz, na samym wczoraj końcu. Całuję, podsyłajcie się, pieniądze. Ubieraj się ciepło. A inna sprawa jest... Z malinami, tak. Bo sezon przeziębieniowy coraz bliżej. A inne... Dziadostwo takie, kurde. Mam nadzieję, że... Mój list cię zastaje. To w ogóle też by pasowało to, o czym wczoraj rozmawialiśmy. Ty, ale to jest szczęście, jak jesteś w słabej, kurwa, parafii i biskup nie przysyła listu, tylko pocztówkę. Ale ja bym chciał, żeby na zasadzie wymiany właśnie, bo biskup ma pewnie wielką parafię. Biskup nie ma parafii. Biskup ma wiele parafii pod sobą. A, tak. Diecezję całą. W nich jest wiele parafii. Da. I te parafie powinny na przykład zrobić dla innej diecezji, wymiany, innego biskupa, na przykład rękawiczki na zimę. I biskup wysyła list, ale też rękawiczki w prezencie. Od razu jest tak jakoś personalnie. No kurwa, gdzie w tym kościele katolickim, tam nic za darmo nie dostaniesz. Nie ma. A najgorsze jest to, że molestują tam, tylko za darmo. Tylko molestują za darmo, tak. Nic nie dają, oni nie płacą, kurwa. Dopiero się trzeba szarpać i handryczyć.
popatrz, że oni nigdy, tam zawsze jak była to molestacja, to było kurwa bezkosztowo, bez pieniędzy prawie, nie? Wszystko dane. A jest czasem, wiesz, i to, dobra, to jest krępy temat, może jednak nie będę. A już się zbiera. Ale już się zgęściło tam. No, ale nie, no bo to, co chciałem powiedzieć, że to, że no idziesz w końcu do miejsca zatrudnienia tego księdza, tak? Tak. I on tam wykonuje ostatecznie swoją pracę. Tak. No i teraz tak, większą część się kurwa nauczyć na pamięć nie mógł z książki czytać, tak? Tak jest, tak. Całość właściwie, tylko to kazanie stary ma przygotować. I tutaj też co 3 tygodnie fake out biskup mu list napisał, tak, i on jeszcze list przeczytał. Ja nie chcę mówić, ale on w czasie pracy potrafi, kurwa, snaki, coś popić. Tak. Alkohol pije, normalnie w czasie roboty. Ale to jest chyba tak, że na każdą godzinę musisz 5 minut mieć przerwy, więc to tam się chyba spina. Dobra, teraz... panie, przerwa. Ale ja też chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo jest krytyki księży, ale nigdy nie słyszałem czegoś takiego, żeby ktoś powiedział, któryś ksiądz powiedział, no to wejdź i spróbuj, jak to w każdej innej jest, a tutaj nie ma tego. No to taki mądry jesteś, to wskakuj i spróbuj, zobacz, pokaż. Ale ja bym stary tam poszedł i spróbował, jak to jest książka, kurwa, tam czytasz, jest wszystko napisane. Nie, ale tam, słuchaj, to nie jest takie trudne, wszystko, co tam się dzieje. Największa sztuka, to tam trzeba zlokalizować tydzień, z którego chyba tak tam, bo na każdy tydzień jest no, ale zakładki inny, masz, kurwa, no, wyraźnie. Tam i to jeszcze kolor kodowany. Dokładnie. No, patrzysz, jak jest ministrant, w jaki kolor ubrany, bierzesz tą zakładkę, mówisz, bum, lecimy, cały tydzień załatwimy. Jak, kurwa, ten z Rolling Stonesów, jak miał te filtry, to wiedział, czy jest w Stanach, czy to, czy jest w Wielkiej Brytanii. Tak samo tam, o, młody kurwa na fioletowo, to dawaj, coś smutnego zajebiemy, bang. Słuchaj tam, kurwa, o, biały delfin się utopił znowu i też klimat jest słaby. Dzisiaj tutaj pierwszy rząd jakiś taki pobudzony, rozjuszony, to liścik przeczytamy. Mówię, żeby nie było zbyt dobrze, w niedzielę trzeba się zastanowić. Dymu trochę, okadzić ich jak pszczoły. Żeby nie wariowali. No, oj, spokojnie, siadajcie. Nie, chce, nie jesteście u baptystów, siadać, kurwa. Nie wiem. Dawno nie byłem w kościele, nawet ja, kurwa, ominąłem chrzest ostatnio. Na jakimś weselu ostatnio, ale tak, faktycznie, że... Ale kościele... Ja się czułem... Ja raczej mam weselach, tak, że staram się też szanować, na... nie? Ale jednak mam tak, że nie potrafię tego zrobić, co tam, jeżeli nie potrafię klęknąć, jak mi ktoś każe, nie? I właśnie, a z drugiej strony nie chcę robić jakiegoś to tam... To lepiej, żeby kurwa Polska jednak tę wojnę wygrała, bo to by... No to może być kurwa koniec. To by nie tak. To... Nie wiem, czy coś wiesz. Ale wiesz, to też postanowienia szybko się zmienia. No, o, da, ja też jestem hardy, jak to mówi gromada starych typów, kurwa, w sukienkach, to ja mam wyjebane. Jak to mówi gościu, a ja stoję w garniturze, to mogę sobie na to pozwolić. Ale nie, mi chodzi o to, że ja nie chciałem też robić jakiegoś performersu, że nie wiem, tam nie zrobię tego na pokaz i chciałbym to jako, a nie chcę na siebie zwracać uwagi, ale po prostu czuję się niekomfortowo, że już i widzę, że no już nie mogę w tym uczestniczyć. W zasadzie, mimo że ja nie jestem jakiś tam bardzo anty wszystkiej, ale jakby no nie mogę w tym uczestniczyć. No, no ja mam metodę... Na to, co mówisz, proszę tutaj, no taki zobacz, godrej tam się pojawił. Nie, ale patrz, przebija się powoli dysk tego tam. Co ty dajesz? Normalnie Bóg mówi okejkę ci posłał, że... i to rozumiem. Przynajmniej nie oszukujesz, no, bo niekiedy można powiedzieć, że oszustwo jest gorsze, wiesz, niż cokolwiek innego. Nie, ale wiesz co? Bardzo szeroko. Tak się zaczyna w ogóle katechizm. Oszustwo bardzo nie lubię. Reszta mniej. Ale wiesz co? Ja mam taką metodę w kościele i to wam mogę sprzedawać, bo ostatnio byłem tam w ramach właśnie chyba ślubu jakiegoś. Że jak jest ta część klękająca, to ja sobie po prostu tak siadam dupskiem, no, tak ja te, no, ja na też boku. Tak, no, w zasadzie, żeby nie robić tego jakoś. Nie, nie chcę być chodzi też... o to, żeby robić tam, zwracać na siebie uwagę i pokazywać, o, teraz ja będę stał tu i pokazywał, że... Tak, bez koszulki fuckery, wiesz, tak, tego. Tak. No, no to nie. Ja lubię też szanować innych ludzi. To jest niepopularne w dzisiejszych czasach. To jest mega gejowskie. Ja też, ale ja lubię, jak się mnie też szanuje, więc ostatecznie ja nie idę i nikt mnie tam nie zabiera, więc racja. A ja, ale ten, ale postawiłbyś jakąś taką jasną kontrę publiczną tam? Na weselu na przykład. Znaczy, Boże, na weselu też. Na ślubie, w kościele postawisz na przykład tak... nie siadam. Klękaj, to ty klęk! Stary, podbić do miecza, kurwa. Do księdza w trakcie. Ciemi z tymi dzwonkami.
tu. Nie, no ja na, jak na śluby jadę, to ja jadę od razu na wesele. Dosłownie, jadę od razu w miejsce, gdzie jest wesele, siedzę tam ale i czekam. Kurwa, to piękne, już najebany pewnie, nie? Oni wchodzą cię, a ty już do życzeń taki, wiesz, tam napity, taki straszny. No, miałem 2 godziny przewagi. Ej, tam padną młode. Ej, no dobra, ale bo zaczął się taki temat, a mieliśmy o 25-leciu TVN. Aha, TVN, zapomniałem. To jest podobna instytucja. No, mega podobny ma zwyczaje, tylko że ci są ci nasi. No. Oni nam chcą sprzedać, kurwa, Thermomixa, także ci są w porze. Nie, bo między nami to jest w ogóle był dość szalony wieczór. On... no bo do tego składu mistrzów komedii, na który się zasadzał właśnie na wspomnianych już osobach, został dokoptowany też przedstawiciel młodego pokolenia, pan Tomasz Kołecki, tak, znany jako Koji Lok. I też warto zwrócić uwagę, jakim kluczem został dobrany, bo... Jedynie się zgodził, to jest jedna sprawa. Nie, bo tam było szukania dosyć osób, ale w sumie wymyślono dość taki koncept, że on ma 25 lat. Czyli po prostu nikt nie chciał, a wytłumaczyli, że dlatego, że miał 25 lat, to był... Stary, najlepsze wytłumaczenia są post factum. To, nie... to był piorun? Nie, to był grzmot już, piorun był wcześniej. Tak, tak, no, technicznie. Ja pierdolę, wiecie co, jest mi wstyd. Dryblowanie, piorun. Ja się bardzo się popisuję. Świeże powietrze. Nie masz się co martwić, no, prawdopodobnie i tak zginiemy tutaj. Nie? Tak, no, ty, tak, ale patrz w ogóle, jak to świeże powietrze działa. Ja się czuję jak na, po takim dobrym kokosie teraz. O, to dobrze, bo trzeba będzie spierdalać do domu, a tutaj... Gotta go fast. Blisko nie ma. Can't catch me. Świeże powietrze i kokos, to czujesz się jak po dobrym kokosie. Kokos na świeżym powietrzu. Powoduje, że czujesz się jak po dobrym kokosie. Można nawet zasłyszeć, że świeże powietrze i średni kokos. Właśnie, ciekawe, czy podkręca jakość. Jakość kokosa. O, tak. Bo to Wim Hof wymyślił. Dokładnie, który mieszka zresztą chyba niedaleko. To prawda. No tak, ale pan Tomasz, znany nam w audycji gość odcinka w lesie. Zgadza się, był to tam. Za górką dosłownie. No, niedaleko. Ale o tyle jest to ciekawe, że no niestety skończyło się to skandalem, ponieważ impreza trwała stanowczo za długo. I kurde, najśmieszniejsze było tłumaczenie prawnika potem. To było w ogóle najśmieszniejsze ze wszystkiego, dlaczego oni tam kurwa zrobili to, co zrobili. Ale ja, żeby być, nie być gołosłownym, ponieważ to nie było transmitowane na żywo. To zostało pocięte i posłane. Puścili w ogóle, wiecie, zamiast 25-lecia i mistrzów komedii, to co puścili? Szybkich i wściekłych. Nie, no co to akurat i tak usatysfakcjonowało panów Tomka. Na pewno. Dla nich to jest klasyk. Jakby mieli podać ulubiony film, Awata, nie, Szybcy i wściekli jednak, co? Ale to wszystko na serio się działo, nie? To na serio było. Tak. Komputerowo? Nie. Ale nie puścili, w ogóle puścili tą komediową część przynajmniej... Po tygodniu. Tak. Pomontowano jakiś, chyba, w diabły. Ci ludzie postawili jasny sprzeciw temu. Oj, tam mega się wkurwili o to ludzie. To znaczy, wiesz, kilka osób się wkurwiło w internecie, tak? Bądźmy szczerzy. Okay. To nie, kto się wypowiada, kogo to jebie, tak? No dobra, naprawdę. Ale bo to jest to tak, to się odbywało na żywo. No tam pewnie były bilety, czy jak się tak, dostaje tak, zaproszenie się, na galę TVN. Chyba nie było tanie też, nie? Nie, trochę kosztowało. Okej, okay. No i teraz tam była transmisja i tą transmisję po prostu przerwali przed... Nie, nie było transmisji w ogóle. W ogóle nie było transmisji. Zdecydowali się na transmisję. Aha, no, to dziwne, 25-lecie telewizji. Tak. Zwłaszcza, że poprzednie dni transmitowano. Bo oni jeszcze... Ale co transmitowano? Koncerty. Aha, no bo na koncertach co się może złego stać? Ktoś cyca pokaże. Tak. To jest najgorsze, co się stanie. Albo ktoś zakrnie. A tutaj wyjdzie, wiesz, uwolniony Marcin Daniec, który ma kilka słów do powiedzenia i nie boi się ich powiedzieć. Ma kilka słów. Się przyjaśniło właśnie. Nie, nie wolno tak mówić. Wiesz, jak jest. Ma kilka słów do powiedzenia na temat kobitek. Wolnego Śląska. Tak, on jest w ogóle szalonym separatystem. To ja byłem szokowany, jakie, bo właśnie, ja on do tego zmierzam. Tak? Jest... Tak, on ma takie tam separatystyczne... Wolna Góralszczyzna, Wolna Łemkowszczyzna, Wolna Śląszczyzna. Wolna Wejherowszczyzna. Wybierz sobie. Dowoli. Wojna palestynyzna. Bardzo zabawny człowiek w ogóle. Ale bardzo, tam są zawsze aktualne rzeczy. I przyznam, że no Tomka they didn't dirty, jak to mawiałem. No po prostu go przekręcili na całości, go wycięli i tak dalej. Ale ja z zastanowienia mówię, Jezu, jaki dziwny koncept.
obejrzę te występy. Ja byłem, no, myślę, kurde, dawno się jeszcze nie widziałem. To było dość interesujące. Jako, jakbym tam poszedł to zobaczyć, to byłoby chyba przeżycie graniczne, tak zwane, bo mówię, wow, niesamowity koncert. No ale też jasno trzeba powiedzieć, że ktoś, kto wybiera stand-upera na gościa takiego eventu, to powinien mniej więcej wiedzieć, o czym ten stand-uper będzie mówił. Yeah. I, bo też oni wyłączyli mu mikrofon. Tak, tak. Jest... I typ jeszcze wszedł na scenę i to jest 5 kilometrów, wiesz, w linii prostej od długiego targu, kurwa, w Gdańsku, gdzie to się bardzo źle skończyło dla kogoś, kto, że wtargnięcie na scenę. Ja bym ochronę tam, kurde, ale ponoć bez ochrony. Jeszcze go... Dobra, ja nie wiem, czy mogę za też zdradzać za dużo, ale tam zachowanie w ogóle tej stacji to i producentów bardziej. Bo to jednak producenci odpowiadają za to. Fatalne. Fatalne, bo słuchajcie, rozumiem, że coś może nie pójść, się może nie spodobać, ale kurwa karta stół, no stoimy po tej, jesteśmy w jednej drużynie, a tutaj nagle oni zmienili, wiesz, składy, no to, nie? No ale też ja tutaj uważam, że jest sytuacja, w której ludzie zaczynają wychodzić, im się to nie podoba, co nie jest zaskoczeniem. Nie, to już stary, bo było 40 minut po północy, tam wszyscy szli już do domu. No tak, ale nawet jakby, no to jest takie wzięcie, oni nie chcieli wziąć tego na klatę, więc postanowili, że zrzucą to wszystko na niego. Oczywiście. I wyłączą mu mikrofon, żeby pokazać, że to on jest winny, a nie oni zapomnieli sprawdzić, o czym on mówi. Bo co, myśleli, że zrobią tego Adama Małysza? Ale ja przepraszam, tam przyszła, przyszli ludzie, jakby przed jego występem była opera? Czy... Ja rozumiem, że był Marcin Daniec. Nie, ale nie przeklinał, wiesz. To mi się właśnie podobało w jego występie, że mówi 72 lata pracy artystycznej, ani razu nie przekląłem. Ja jednej kurwy. Na 25. Nie! Zaczyna się tak, wiesz, jak w Arce Przymierza rozpuszcza. Te usta. Klątwa znowu w mocy. Nie, ja w ogóle dla mnie szykujący, co za różnica, czy przeklinasz, czy nie. Jeżeli gadasz z sensem, to nie... Nie będę siedzieć tam, wiesz, a to ja przewijając ten, bo już tak jakby na scrollu, już tam przesłuchałem 5 minut, 6, mówię, dobra, dam, facet rzeczywiście robi to ileś tam lat, posłuchajmy, co się dzieje, ja go nie słyszałem nigdy. I nigdy nie obejrzałem jego występu. I po prostu jak go widziałem, mówię, nie, to mnie ciekawi. A jako dziecko nie oglądałeś Marcina Dańca? Nie, nie, w ogóle to nie był mój klimat, wiesz. Okay. I tak patrzę, no rany, jakie to tłuste jest, tam nic, do niczego to nie zmierza, to są, wiesz, dobra, ale to jego styl. I po czym właśnie wchodzi i tam nigdy nie przeknąłem przez tyle lat. Mówię, dobra, ale no też nic ciekawego też nie powiedziałeś. No to... No nie, ja nie mam oceny, bo pamiętam to z dzieciństwa, po prostu wtedy się to podobało, więc pewnie byłem odpowiednim. No to się niewiele zmieniło od tego czasu, jakby to powiem. To wszystko jest mniej więcej pierwszej asocjacji. Tak. To jest to! I to jest dalej. Pamiętasz, to jest takie jak to, a potem to nie jest, ja nie jestem to. I się tak, Jezus, to jest numeracja, mówię, jedna za drugą. Jakieś postaci, o których się mówi, że śmieszył miliony Polaków. To już jest... No wow. Śmieszył miliony Glapiński, kurwa, to jest... jedyny chyba, ale najbardziej mnie zdziwiło, że tam było, wiesz... Jak było na, jak on powiedział jeszcze, no to na Bisiorek. Ja mówię, Jezus, jaki odradzają na bis, to on powiedział, na Bisiorek? Albo no, brudne, to jakieś takie, ja nie wiem. Może nie przeklina, ale molestuje. That's for sure. Gwałci słowem. Nie, i wyszedł przebrany oczywiście za górale. Oczywiście. No, no i do, ale dobrze, że mnie przeklnąłeś, mordo. Najważniejsze, że mnie przeklnąłeś. Nie daj Boże, to co, wiesz, wyszedł przebrany za Hitlera i tam mordować Żydów, zabić ich wszystkich, ale nie przeklinam, nie przeklinam, tak? Nieładnie. Dokładnie, strzelił, wiesz, do Baby Orka. Dziwi mnie to, no ale to też, wiesz, powinno by chyba zostać stamkiem ustalone, czy to ma być clean material, czy nie. Cokolwiek stary. Powinno zostać ustalone, tak czy to naprawdę, jasne było, nie? Że to nie będzie? No, w jaki sposób mógł on, co, nagle napisze coś od nowa, wszystko tylko po to, żeby słuchaj, uczyć 25-lecie Słuchaj, Tomek, ten beat jeśli o tym, jak cię złapali z jaraniem, to spoko, ale tylko żeby nie było jaraniu. Nie było jaraniu, złapali cię, po prostu cię złapali. Bo włączyła ci się kontrolka, że czas na serwis, to mogły zacząć się śmieszać. Zacząłem się śmiać, się złapać. I gotta go fast. Nie, wiesz co, dziwny klimat, ale wiesz co, to jest też pokazuje, że ileś tam wody w Odrze przepłynęło.
telewizja się nie zmienia. No nie. Twardo. I to jeszcze niby jest ta okej telewizja, nie? Bo jest jeszcze ta druga niby telewizja, ale tak patrzysz, to jest po prostu dwie strony tej samej monety i póki tam... Słuchaj, Mojżesz jaki był, taki był. Ale przynajmniej wiedział, że musi tych kurde, wiesz... Slaveruchów, to on musi, wszyscy muszą wyginąć po prostu. Ci, co pamiętają niewolę egipską, co w ogóle jest wkrętem, to nie była niewola, oni po prostu mieszkali tam. I, szkoda gadać. No przecież, kurde, była normalnie cała dynastia chetycka, czyli pochodzenia... Dobra, stary, może nie wchodźmy w to. No ale jakby, jakiego pies pochodzenia? Pies już się wiesza. Yo, no, pies już osiągnął. Pełną skrętkowość. Słuchajcie, ja wam opowiem jedną tylko śmieszną rzecz a propos tego, a propos rzeczy prawnych i tak dalej. Przejdziemy jeszcze do dwóch rzeczy, które mam. Dostałem przed chwilą wiadomość, którą muszę wam przeczytać. Otóż jest to oświadczenie tutaj na stronie... Po czeskiej stronie. Tak po czeskiej jest. Stronie. Oświadczenie na stronie Sądu Rejonowego w Ostródzie. Okay. Uwaga. Informacja w sprawie kont na portalach społecznościowych. Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Ostródzie nie prowadzi żadnego profilu w portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter i podobnych. Z pracownikami Sądu Rejonowego w Ostródzie można skontaktować się osobiście, telefonicznie, wykorzystując pocztę elektroniczną lub poprzez skrzynkę PUAP. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się również do sobie, czyli ktoś się poczuł pod sąd rejonowy na Facebooku. Komuś nudesy wysyła. Holy shit, co za jazda. Nie, nudesy, pewnie wiesz, ponaglenia jakieś wysyła. Ktoś się poczuł i jeszcze, no właśnie, wchodził w interakcję z tymi ludźmi. Nie. Na przykład ktoś pisał tam, dzień dobry. Odkręcę go. Po której ja mam tą, której ja mam sprawę. No i odpisywał normalnie. Tam. O 8 rano był. Fałszywy tak. Jesteś, dwulicowy, naram odpisał. Nie ma sprawy, załatwione, mordo. Już jest ogarnięte. Już jest ogarnięte. Uf. I potem ty powiesz w bransoletce, a on przecież kurwa, ja mam, patrz ci screeny pokażę, weź mnie puść. Ja mam tu od sądu sam osobiście. No ale w sumie no trochę lipa, nie? Tylko że lipa w kur. Do kogo to ma dotrzeć? No. Bo osoby, które tak. Znalazły sąd rejonowy na mediach społecznościowych są już fakt. Tak. A osoby, które wchodzą na stronę, nie potrzebują tej informacji. Tak? No nie, no to dobra, jest może nie. We własnym krągu znowu. Nie wiem, dodatkowo się miałem takie przemyślenie, nie wiem, czy o tym też rozmawialiście teraz, ale czy to nie jest już jakaś weryfikacja człowieka, jeżeli dostaje wezwanie do sądu na Facebooku. Ale w Australii to jest prawnie obowiązujące. Tak. Zaproszenie do sądu. To jest prawnie obowiązujące. Możesz dostać przez Facebooka wezwania są urzędowo dostarczone. Tak. Wyrok już. No, a ten typ, co został skazany kurwa przez tego, przez Zuma na śmierć, no, to było w Indonezji akurat. Nie chcieli zaocznie, a nie mógł się spotkać w czasach COVID-u, to się połączyli z nim i on dostał czapę, stary. No tak, ale nie za Zooma, tylko przez Zooma. No, pewnie mnie pomogło, no, nie? Równie, no tak, ciężko się bronić. Równie dobrze mógł otworzyć kopertę, równie dobrze mógł pójść na mszę i... Miał trzy koperty, hajzer mu, kurwa. Stary, bramka numer 3. Dekapitacja. I ząk, ale ząk. A tam 200 zł było, mogłem brać 200. Ale się połasiłem na Cinquecento z Immobilizerem. A jakie samochody się zostawało? Seata Cordobę, pamiętam to jak dziś. I Deulanos też. Też był, ale bardzo mi się podobało to. Bardzo mi się podobało tam to, że oni... Jak mówili, że jest, to była wycieczka egzotyczna. Tak. W ogóle nie było informacji, gdzie. W zasadzie Polak w latach 90. Jak to gdzie? Do fabryki ananasa w puszce. Nieważne, kurwa, czy to był Egipt, czy to była Dominikana, czy. Tak. Krym. W ogóle te ceny tam. Bułgaria. Ekskluzywne garnki za 3,5 tysiąca. Co to były ceny od. Zelmera. Tak, oczywiście. Ale nie, to byli, mi się wydaje, że ten sam sprzęt to był później opylany w tych akwizycjach, kurde, jak ci do domu przychodzili, pukali. Bo zresztą ci sami ludzie to robili. Ci sami ludzie. Zygmunt wyglądał w ten sposób. Ale w ogóle jak tam... Ale jest fajnie, no. Światło trafiliśmy, tam. Kurde, na boskie reje tak zwane. Słuchajcie, ja wam przeczytam coś związane trochę z Dalekim Wschodem, bo... Natrafiłem niedawno w magazynie tygodniku opinii, który obchodzi więcej lat, TVN Polityka, wywiad z doktor
doktorą Anną Paradowską z Zakładu Krajonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorem habilitowanym profesorem z SWPS Marcinem Jacobi, nie wiem, jak się czyta. Doktor Jacobi z Twin Peaks. Jest sinologiem, tłumaczem specjalizującym się w starożytnym języku chińskim. Otóż się okazało, że jest w tym roku najpopularniejszym kierunkiem na studiach w całej Polsce była koreanistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Najwięcej zgłoszeń. To było koreanistyka. No bo K-pop jest K-pop. Popularny. A jak ustaliliśmy K-pop, to jest jak idziesz do KFC i walisz popersa tuż przed zamówieniem. To jest jak walisz popersa w kiblu w KFC i to jest K-pop. Zesrany, kurwa, wiesz, koszmarną panierą. Walisz komuś palcówem, a ten na ostro. Na świdnickie. Wiem, co brzmi. O, man. Palcówa na ostro. Palcówa na ostro. Finger licking good. Fingering licking good. Ale racja, bo tutaj wywiad w ogóle był bardzo ciekawy o tym, jak gigantyczną taką, wiecie, mocą kulturową się wykazała Korea Południowa przez te wszystkie właśnie piosenki, ale też seriale i tak dalej. I bardzo ciekawe jest też córki, to jest pytanie zadane. Córki moich znajomych chodzą na koncerty gwiazd K-popu i marzą, by zamieszkać w Seulu i znaleźć sobie chłopaka Koreańczyka. Tymczasem wizja życia w Korei, znana z dram, nie ma chyba wiele wspólnego z rzeczywistością, bo kobiety nie mają tam łatwo. I wypowiada się pani doktor Anna Paradowska, przepraszam, tu sprawdzam ich nazwiska. Spędziłam w Korei ponad 10 lat i nigdy nie miała z moją płcią problemów, ponieważ mizoginizm koreański nie różni się specjalnie od naszego, ale faktem jest, że teraz do władzy doszli konserwatyści i wprowadzają swoje porządki. To ona się wypowiedziała i tu pan doktor Marcin Jacobi mówi: zamknij mordę, suko, znowu przerwałaś, dostałem drzwi. Się okazuje, że się w ogóle nie różni. W ogóle się nie różni. Tak tragicznie się wypowiedzieli. Nie, przepraszam, oboje, to był żart. Nie powiedzieli, bardzo kulturalnie. Ciekawy wywiad. Niesamowita siła, najpopularniejsza. No ciekawe. Ale coś w tym jest, nie? No to jest takie głupie marzenie, tam chcę pojechać, mieszkać w Seulu. Tak. Poznam akurat... Ale tam nie jest łatwo. Dziąga z BTS-u, nie? Nie sądzę, tak. Kurwa. Tam nie jest łatwo, tam jest strasznie duża konkurencja, jeżeli chodzi o zatrudnienie, nie? Tam jest, starzy ludzie mają tam też ciężko, nie? Tak. I tam jest też właśnie kłopot finansowy, tam jest drogo. No tak, strasznie drogie życie, no to jest ciężka buła, przyznam. Ciekawiło mnie to, ponieważ... Ale to tak jak Weeby, które chcą się przeprowadzić do Japonii nie? I mieszkać w Tokio. I tam przyjeżdżają i moje wielkie, piękne życie, będę tutaj... Stary, wiem, o co chodzi. Bądźmy szczerzy. Mają małe fiuty i tam są ludzie niżsi po prostu. I to jest tylko tyle. I w Holandii to ty wiesz, chodzisz, not here. Nawet się nie będę spodni tu ściągał. No nie, to trochę wszyscy są wysocy, wstyd w chuj, tak stanąć, wiesz, tak po prostu... A tam ludzie są raczej trochę niżsi, wiesz. I też ludzie myślą, że dobra, nie będę się tam zagłębiał, o co chodzi tak naprawdę, ale ja też się nie znam na Japonii ani trochę, ani na Korei kompletnie. Wiem tylko tyle, że w Japonii... Ja mam koreański samochód, jeżeli to tak? W jakikolwiek sposób zwiększa Oczywiście. Moje kompetencje. Jak... Dzieje? Tak. Jakbyś miał japoński, to jakby się włączyła kontrolka, to by w najbliższy lotniskowiec się wpierdolił. Ale w ramach interwencji. Tak. Jebany mu się włącza system i gdzie jest najbliższy amerykański statek? System kamikadze. No. Koreański to nie wiem. Kogo oni lubią? Ja nie lubię Japończyków, to trzeba przyznać. Ciekawe dlaczego. Siebie nawzajem. Bardzo. Tak. Ciekawy naród. Słuchajcie, czy jesteśmy gotowi na biznesy? Tak, jesteśmy gotowi na... Mam kilka pomysłów na biznesy. Dobrze. No to teraz poleci intro Dragon's Den. A, bo mamy! Mamy, już nie musimy drzeć japy, jak durnie. Zdrać sobie gardła. Ja wiem, że niektórzy pewnie... O, nie będzie, kurde... Serio? Wstyd to był zawsze. Będzie, wróci. No może. Jak ładnie poprosimy. Czyli teraz jest intro.
Tak? Ała. Co to było? Mój łokieć. Niestety mam trochę kłopoty. Czekaj, chyba lewy też tak zaczyna strzelać. No niestety, no crinkly old motherfucker. No niestety, mam tyle lat, ile mam, nie szanuję się i tak się kończy. Jest kilka pomysłów, ale jeden to chyba można powiedzieć, że jest nasz wspólny, czyli psy dla niesłyszących. O. Jest to... Bardzo dobrze. Pomyślcie chwilę o to. Jesteś osobą niesłyszącą na przykład. I na przykład życie dla osoby niedosłyszącej, niesłyszącej, dużo niebezpieczeństw. Tak. Nie tak. Widzisz, nie słyszysz na przykład tych, jak wrogowie zmierzają w twoim kierunku, nie słyszysz tam... Ktoś za tobą chce się zagrać. Dokładnie. Nadjeżdżający samochód, na przykład Tesla i tak. Cichy jest. I, no to wtedy nie ma różnic. No ale jak jesteś niedosłyszący, na przykład, no, albo jeszcze gorzej, jak jesteś niedosłyszący, niedojadający. Chodzisz głodny i nie słyszysz tych skwierczących kuszaków. Ale nie słyszysz, jak ci burci no, chociażby. I nie wiesz, o, to jest poważna no, sprawa. I wtedy skąd wiedzieć, że trzeba no właśnie. Tak. Dlatego ja oni tylko wtedy... chodzą głodni ciągle. I po bo to oni nie jest... słyszą, że im burczy w brzuchu. I potem jest... Najgorszy pomysł. Tak. I potem dlatego ma się takiego psa. Nie. Bo on ci przypomina, dajesz psu i od tak. razu mówisz... Ja też chyba miałem zjeść. Tak, tak. I on... Czy ja jestem głodny? I on, ty, on ci pcha miskę nosem, tak? I ty, jedzenie. Ale echo no. poszło. To mi się wydaje, że usłyszeli to... Dobrze, że nie robiliśmy Dragon's Den, bo to nas Czesi dojechali. Dosłownie, by taką falangą tu czeską chodlici. Podkreśliliśmy, że my jesteśmy w Czechach w ogóle. A właśnie, my jesteśmy w Czechach w ogóle. Zapomnieliśmy o tym wspomnieć. Jest to pierwsza międzynarodowa odcinek. Banter, on to international. International, firma international. Jak jest, Pomidoro dzwoni do nas z Czech. Podkreślają, że Czechy to jest taki laicki kraj, a tu, proszę bardzo, tak, na dosłownie 100 metrów od granicy jest krzyż. Mm-hmm. Może to, żeby zanęcić Polaków. Jest, ale to taki dla beki. No. To sprzedaje najwięcej smażonego sera. Dokładnie. To i smażony ser, to jest. To Małysz i Polacy, i krzyże, tak. No, to jest. Tak, zgadza się. Ale nie no, jeżeli jesteś osobą niedosłyszącą, jakby, no cóż lepszego miałoby być, żeby cię bronić albo wiesz, no czujesz też w małym komforcie, czasami stres, prawda? Stres tak. cię dojeżdża. I cóż lepszego niż właśnie twój towarzysz, który będzie się na ciebie rzucał w momentach zagrożenia, doginał się do ziemi na przykład, żebyś, wiesz, umknąć, albo szarpnąć cię w odpowiednim kierunku. Pies, który może rzeczywiście... Chociaż też trzeba dla ludzi bezwonnych pies by był też bardzo dobry. O, no, nie? Tak. Ale to już autentycznie, tak? Nie dla żartów. Dla tych, co nie, bo jest wiele osób, co nie mają powonienia. No ja właśnie, moja była dziewczyna nie miała węchu i u niej wyrobił się taki odruch tego, że na przykład ona wzrokiem się bardzo obrzydza, na zasadzie jak ona widziała coś, co jest zepsute, tym to obrzydzało, nie? Aha. I taki pies by jej się bardzo... Na przykład wasz związek. Tak. Który... Popatrzyła na to i... O! Uff! Toś trup. To trzeba skończyć. Poważny rozkład już. To się psuje, a ja tego nie czułam wcześniej. Ale pies wywąchał. Tak. I ona, kupiła psa i pies po pierwszym dniu przyszedł do niej i mówi, słuchaj... Musimy pogadać. To nie wyjdzie. There's something I have to tell. To nie wyjdzie, ale na tam zle. Widziałem piorun, a teraz jest grzmot. Tak, i to bardzo blisko, więc to jesteśmy w... Musimy dość szybko zrobić te... Trochę zaczynam się o nas bać. No, robimy, słuchajcie. Czyli tak, psy, dobry pomysł, tak? Ogólnie jako pomysł, a szczególnie dla niesłyszących. Niepowonujących, tak. I drugi mam pomysł. Okay. Ale to nie jest jeszcze pomysł, ale to koleżanka moja. Ale to nie jest twój pies, tylko go możesz wynająć, subskrypcja. Oczywiście. No i oczywiście jest specjalna aplikacja, która ci, nie wiem... Nazywa się Dog Whisperer. Dog Whisper, nie Whisperer. Ale to byłoby fajne, znowu... No, skończ, bo... I ta aplikacja, jako że jesteś... Bo wszyscy widzieliśmy Lessie, nie? I Lessie przybiega i szczeka, i ktoś mówi, what's up, boy? A on szczeka i ktoś mówi, gdzie? Wow, wow, wow. Po tamtej stronie lasu? Yeah. Kto? Wow, wow. Młody 400 Timmy? 400% kurwa na CD Projekt? Kupować? Sprzedawać? Kupować? Mniej znanej Lessie Makler. To jest. Ja bym to jeszcze chciał skrosować się. Ale jak jesteś osobą głucho, nie mamy, tylko dokończę. No to właśnie, po to jest ta aplikacja.
że przykładasz ją jak Lessie szczeka i ta aplikacja tłumaczy i masz napisy. Dowiadujesz się, o co chodzi. W końcu. Ej, to byłoby coś. Ale też ją no, zaczyna padać. To wypożyczanie psów bym skrosował z Pankiem. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Panek ma taki system, że jak masz samochód, który jest wolny, to on się świeci z podwozia na zielono, a jak jest zajęty, to na czerwono. I jakby pies tak biegał z zielonym podwoziem i by się świecił, i widzisz, że tego mogę sobie pożyczyć. Przez apkę. I to ma właśnie takie tutaj LEDy pod spodem i możesz sobie go, i tak widzisz, o, ten czerwony zajęty, to nie, to tego nie biorę. Wracasz z tego, z grindcore'owego koncertu, dzwoni ci w uszach, mówisz, no nie dojdę do domu, kurwa, taki głuchy, nie dojdę do domu, potrzebuję psa. Taki głuchy, wstyd, Boom! Yes. I tak. Jak go dotkniesz bez pozwolenia, to on. Słuchajcie, i tak widzisz, kończymy, bo zaraz zacznie padać. Tak. I to jest. Bo będzie hardkorowa burza. Nie będzie lekka. Ile mamy tam nabite? Mamy godzinę 20, więc. No to jest idealnie, to nie jest źle, kurwa. Wszystko nagrywa na telefonie, bo jakby jak nie, to będę miał bardzo duże wyrzuty sumienia. Nie, podnosił i patrzył, i wszystko jest ok. Słuchajcie, dobrze, kochani, dogramy dzisiaj jeszcze dla patronów, może po prostu u nas na, w tym. Może, albo jutro rano. No, możemy tak zrobić. Dzisiaj zrobimy coś. No, na chillu, bo teraz nie, możesz pokazać jeszcze na sam koniec. Ale się zjebał. Ja tam nie wierzę w naukę, uważam, że ktoś się gniewa. Rest in peace. Do you realize who the fuck you're talking to?